Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Jezus stoi przed Arką, dokonując swego ostatecznego wstawiennictwa za tych wszystkich, dla których łaska nadal trwa i którzy nieświadomie łamali zakon Boży. To pojednanie jest czynione zarówno dla umarłych sprawiedliwych, jak i dla sprawiedliwych żyjących. Obejmuje ona wszystkich, którzy umarli, wierząc w Chrystusa, jednak nie przyjąwszy światła odnośnie Bożych przykazań, grzeszyli nieświadomie, przestępując ich zasady. Anioł powiedział, jeśli przychodzi światło i to światło zostanie odłożone na bok i odrzucone, wówczas następuje potępienie i wyraz dezaprobaty Boga, jednak zanim światło przyszło, nie ma grzechu, ponieważ nie otrzymali światła, które mogliby by odrzucić. Ludzie nie będą sądzeni z powodu światła, którego nigdy nie mieli. Jednak ci, którzy święcili niedzielę, a którym zwrócono uwagę na ten błąd, jednak nie otworzyli swych oczu, aby spostrzec cudowne sprawy zakonu, będą sądzeni zgodnie ze światłem, jakie do nich dotarło. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Wszyscy, a nie tylko 144 tysiące, muszą zwyciężyć i posiąść moralną doskonałość. Gdybyśmy rozumowali, że doskonałość odnosi się wyłącznie do 144 tysięcy, to wielu zadeklarowanych chrześcijan mogłoby pozostać w stanie letniości, gdyż mogliby uznać, że to samo duchowe doświadczenie nie jest od nich wymagane. Na kolejnych stronach sprawdzimy, o jakie wymagania chodzi wobec każdego chrześcijanina. Bez świętości nikt nie ujrzy Boga. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Hebrajczyków 12:14. Zobacz też inne przekłady. Starajcie się też o zachowanie pokoju ze wszystkimi i o świętość, bez której nikt nie będzie mógł zobaczyć Pana. Hebrajczyków 12:14. Świętość jest zupełnym oddaniem Bogu, całkowitym poddaniem serca i życia, aby zamieszkały w nim zasady nieba. Oczekujemy błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Możemy nie pozostawać przy życiu, kiedy Chrystus powróci w mocy i wielkiej chwale, gdyż każdy w swoim czasie poddany jest śmierci. Jednak jeśli jesteśmy sprawiedliwi w zgodzie z Bożym prawem, odpowiemy na głos, który wywoła lud Boży z grobów, i wyjdziemy, aby przyjąć nieśmiertelność. Jedynie ten, kto jest błogosławiony i święty, ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Gdyż kiedy i Chrystus powróci, nie zmieni on charakteru. Słowo Boże oświadcza, że musimy być znalezieni bez skazy i bez zmazy lub czegoś w tym rodzaju. Chrystus przyszedł na tę ziemię i żył w doskonałym posłuszeństwie, aby mężczyźni i kobiety dzięki Jego łasce mogli również żyć w doskonałym posłuszeństwie. Jest to niezbędne dla ich zbawienia. Bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Świętość, o której Słowo Boże stwierdza, że musi ją mieć każdy, zanim będzie mógł być zbawiony, jest efektem działania Bożej łaski, która nakłania go w poddanie dyscyplinie i poskramiającym wpływom ducha prawdy. Pan strofuje i karci lud, który wyznaje, że zachowuje jego prawo. Wskazuje ich grzechy i ujawnia ich niegodziwość, ponieważ chce oddzielić od nich wszelki grzech i złość, aby posiedli doskonałą świętość w jego bojaźni i byli gotowi umrzeć w Panu lub być zabranymi do nieba. Bóg napomina, strofuje i karci ich, aby mogli być oczyszczeni, uświęceni, wywyższeni i ostatecznie uniesieni do Jego tronu.
Bóg nie przyjmie niczego oprócz czystości i świętości. Jedna skaza, jedna zmarszczka, jedna wada charakteru na zawsze pozbawi ich nieba wraz z wszystkimi jego wspaniałościami i skarbami. Jeśli staliście się oziębli i zawiedliście jego jako chrześcijanie opierający się na Biblii, nawróćcie się, gdyż charakter, jaki zachowacie w czasie łaski, będzie tym charakterem, który posiadać będziecie podczas przyjścia Chrystusa. Jeśli macie być świętymi w niebie, najpierw musicie być świętymi na ziemi. Cechy charakteru, jakie pielęgnujecie w życiu, nie zostaną zmienione przez śmierć lub zmartwychwstanie. Z grobu wyjdziecie z tym samym usposobieniem, jakie okazywaliście w swoim domu i w społeczeństwie. Jezus nie zmieni charakteru podczas swojego przyjścia. Dzieło przemiany musi być wykonane teraz. Nasze codzienne życie decyduje o naszej przyszłości. Wszyscy mają wystarczające światło, aby zobaczyć swoje grzechy i błędy, jeśli tego pragną i szczerze chcą je porzucić, doskonaląc świętość bojaźni Pana. Czego Pan żąda od swego krwioodkupionego dziedzictwa? Uświęcenia całej istoty, czystości na miarę czystości Chrystusa, doskonałej zgodności z wolą Boga. Do miasta świętego nic nieczystego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Psalm 24, 3-5. Nikt nie może być wszechmocny, lecz każdy może oczyścić cię od plugawości ciała i duszy, doskonaląc świętość w bojaźni Pana. Bóg wymaga od każdej duszy czystości i świętości. Odziedziczyliśmy skłonności do złego. Są one częścią nas samych, której nie musimy ze sobą nosić. Słabością człowieczeństwa jest rozpieszczanie własnego ja, gdyż stanowi to wrodzoną cechę charakteru. Jednak dopóki wszelkie samolubstwo nie zostanie odrzucone, dopóki własne ja nie będzie ukrzyżowane, nigdy nie będziemy mogli być święci, tak jak Bóg jest święty. Jedynym charakterem, jaki ma wartość w oczach Boga, jest taki charakter, który jest wolny od wszelkiej skazy samolubstwa. Waszą potrzebą jest codzienne umieranie, doświadczenie codziennego krzyżowania samych siebie. Codziennie możecie w pełni poddawać się Bogu i pozwalać Jego duchowi mieć kontrolę nad waszym duchem. Istnieje potrzeba stanowczego, codziennego nawracania się do Boga. Kiedy Chrystus powróci, nasze nędzne ciała zostaną przemienione i uczynione podobnymi do Jego chwalebnego ciała, jednak niegodziwy charakter nie zostanie wtedy uczyniony świętym. Przemiana charakteru musi mieć miejsce przed Jego przyjściem. Nasze usposobienie musi być czyste i święte. Musimy posiadać mentalność Chrystusa, aby mógł On z upodobaniem zobaczyć swoje podobieństwo odzwierciedlone w naszej duszy. Pracuj, póki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Zostanie ogłoszone orzeczenie. Kto święty, niech nadal się uświęca, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Postanowione zostanie przeznaczenie każdego człowieka. Nieliczni tak, tylko nieliczni z ogromnej liczby ludzi tej ziemi będą ocaleni do życia wiecznego, podczas gdy masy tych, którzy nie doskonalili swych dusz w posłuszeństwie prawdzie, zostaną przeznaczone na drugą śmierć. Gdy nadejdzie Chrystus, zabierze tych, którzy oczyścili swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie. Śmiertelnik przyoblecze się w nieśmiertelność, a podległe zepsuciu podatne na choroby ciała zostaną przemienione śmiertelnych w nieśmiertelne.
wówczas zostaniemy obdarzeni wyższą naturą. Ciała tych wszystkich, którzy oczyszczają swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, zostaną uwielbione. Wszyscy razem zostaną uwielbieni. Ta sama moc, która wzbudziła z martwych Chrystusa, wzbudzi Jego Kościół i uwielbi Go wraz z Chrystusem jako Jego oblubienicę. Zwycięstwo śpiących świętych okaże się chwalebnym w poranek zmartwychwstania. Dawca życia ukoronuje nieśmiertelnością wszystkich, którzy wyjdą z grobu. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. Wszyscy, którzy przez lata umierali w wierze, czekali w swoich grobach, nie przyjąwszy obietnicy niebiańskiego domu i nieśmiertelności, ponieważ Bożym planem było to, aby wszyscy sprawiedliwi przyjęli te obietnice w tym samym czasie. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tesaloniczan 4:15-17. Żywi sprawiedliwi są przemienieni w jednej chwili w oka mgnieniu. Na głos Boga zostali uwielbieni, a teraz są uczynieni nieśmiertelnymi i wraz z powstałymi świętymi są porwani na spotkanie Pana w powietrze. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez zmazy i bez nagany w pokoju. 2 Piotra 3:14. Wszyscy zbawieni są oblubienicą, mają na swoim czole wypisane imię Ojca i ubrani są w szatę weselną. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Efezjan 5:25-27. Kościół jest oblubienicą i małżonką baranka. Każdy prawdziwie wierzący jest częścią ciała Chrystusowego. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Apokalipsa 19:7-8. Sprawiedliwość Chrystusa, Jego nieskalany charakter jest udzielany przez wiarę wszystkim, którzy przyjęli Go jako osobistego Zbawiciela. Jedyna nadzieja każdego człowieka spoczywa w Jezusie Chrystusie. On przyniósł szatę swojej sprawiedliwości, aby ją założyć na grzesznika, jeśli odłoży on swoją zbrudzoną odzież. Bardzo wielu przylgnęło do swojej zbrukanej odzieży, którą Chrystus jest gotowy oczyścić, wybierając raczej skazy i plamy grzechu, niż czystą szatę sprawiedliwości Chrystusa. Czyste i święte szaty nie są przygotowane do założenia dopiero po wejściu przez bramę do miasta świętego. Każdy wchodzący będzie miał ubraną szatę sprawiedliwości Chrystusa, a imię Boga widoczne będzie na ich czołach. To imię jest
symbolem, jaki apostoł widział w widzeniu oznaczającym poddanie umysłu świadomemu i lojalnemu posłuszeństwu wszystkim Bożym przykazaniom. Nie będzie przykrywania grzechów i defektów, aby ukryć deformację charakteru. Żadna szata nie będzie połowicznie oczyszczona, ale wszystkie będą czyste i bez skazy. Dziękuję.